Oto, panie Elomaro, zdecyduj się, czy ty wciągasz Kraków, czy Kraków chce cię do siebie, bo tak napisałeś. Aj tam. Troszkę poszpanować trzeba przecież. Dobra, no ale do co? Szukamy dalej tych naszych ród. W końcu po to tu przyszliśmy, prawda? Będziemy się tego, co jest zbędne. Tam jest? Aha, tam jest ta struktura druidów. Tam mamy tego Darkland. Czyli jednak dobrze mówię, że to był Darkland. Wygląda interesująco. King's Clay? Ty Marko. Darkstone. Oko. Miłe struktury. Ciekawie się zapowiadające. Tu mam oliwki. I zobaczmy, co u wieśniaków. To jest coś interesującego. Aniu. O, jakiś ten. Aniu. Tak, słucham cię. Kładę już dach nad kuźnią. O, i bardzo fajnie. Ja nadal szukam Tinu. U nas złość nigdzie nie widzę. Tinu. To jest dosyć dziwne. Jak na taką ilość, co przeszedłem. Ale to chyba domyślałem się dlaczego. Bo Tin, z tego co w tej książeczce jest napisane. To jest to? Tinkers. A to jest Tinkers. To nie ta książeczka, to jest ta książeczka. Mamy Tinę. All hematite, gold, lapis, cinnabar, kimewe, beryl. A, soter quartz, to quartz. Okej, okay, malachit. Azurite. Esterite, teralit. O, teralit, czyli między 8 a 43, a mijaliśmy teralita. A to nie dziwne, że... Tak się domyślam, że jesteśmy chyba ciut za wysoko, żeby był ten Pialite. A i tak pójdę, pokażę wam to miejsce tych, mam nadzieję, że się jeszcze tam respią te papugi. Widzisz ZQQ. ZQQ prezentuje ZQ, zmienione nazwę wyłonę na ZQQ. Już, ja już przed nim newsie. Tak, widzieliśmy. Malachite tutaj mamy. Tu będą źródła malachitu. No, czyli tak samo jak w Terrafilmie, czyli w tej okolicy musimy kopać w dół. Ale ten malachit na pewno występuje. Sądzę. Przynajmniej tak bym chciał, nie? Okej, okay, ciśniemy. A tutaj właśnie w tej okolicy już blisko jesteśmy. Ale dziwne, bo to jest taka góra. O, jej, na cały dzień, jak miło. Gdzie te papugi? Gdzieś tutaj te papugi były. Ciekawa okolica swoją drogą. Więc Dark, a Dark jest takie coś. Jest lawa. Ja sawana. Powiem. To już się zdaraspywało. Znikły te papugi. Chciałem jeszcze jedną. Chciałem tą czerwoną zdobyć. Żółto-czerwoną. Fajna ona była. O, jest. To papuszki, tylko tak. To jest taka pyskawa. To nie. Bym tam czerwoną gdzieś namierzył. Nie, szukamy. Może się uda. Jest ich prawdopodobnie tu jeszcze parę. Zastanawiam się, co to są za struktury. Masakra. Dziś nasz agent, który ukrywa się wśród creeperów, zdobył informację, że creepery prowadzą nadal testy nad portalami i można znaleźć na świecie więcej kości bossa jeden z świadków. Ten game zaczął pracę nad badaniami.
Szkieletu, ponieważ obawiam się ataku bossa. Spoko. Można i tak. O, i tutaj, o, jaka fajna ta jest. Fajne to odcienie tych popuk. To trzeba przyznać. Tu jest kolejna. Taka sama. A kurczę, nie ma tej fajnej mojej? Wow! Kraj! Patrzcie, jaka kraina! Wow! Może tam będą surowce. Ale nie widzę tej mojej papuszki. Jakie smutne. Dobra. Nie ma to, nie ma. Tak, liczę na czerwoną. Może jeszcze się gdzieś uda. Wracam do domku, tylko teraz troszkę inną drogą. Ciekaw jestem, na jakiej wysokości jesteś. Tą drogą. Pójdziemy przez ten las tutaj. Że tu jakieś surowce będą. Choć faktem daleko od domu jesteśmy. Diabelnie daleko. O, to bolało. A tak, mamy węgiel. Mamy mniej więcej informacji, gdzie jest tin, więc można się tam też wybrać. Ale pójdziemy prawdopodobnie do Macie na biurkę surowców. Nie może być, że tylko on ma monopol na te surowce, nie? Zgubiłem prospektor? O, jest. Powiem Vara. A, tu już mamy Ironwood. Ja czy ten sadzonki tego Ironwooda można pozyskać. Suka wód. Okej. Okay. A ci dam Vara, panie. Nie rozumiem sensu istnienia non-premium, to tak jakby kradzież. No to wiesz co, to ja nie rozumiem sensu robienia kraków na wszelkie gry, które powstają. To też jest kradzież. U mnie z góry to jest tyle z tego, że starczy dla 100 osób. No to panie, było tak od razu. Bo ja się tutaj męczę, szukam. A ty mówisz, że dla 100 osób. No jaka ty piara. To już lecimy do ciebie. Tak, ale nie mówię, że aż tyle tego masz. Wiesz, że masz tego dużo. Ale spoko, zobaczyliście sobie szkielet. Ten szkielet pewnie na jakieś miniaturce wrzucę. Monopol taki, że hurtownia. No w sumie tak. Dobra, to jest ta woda, tak? Gdzie my jesteśmy? Aha, jesteśmy tu. No to teraz można by tędy i prosto do domku. A prawie prosto. Podajmy ten teren tu. Może mnie co? Ja! Węgiel znaleźliśmy, drugie pokłady. Kolejne pokłady węgla. To jest ciekawa miejscówka. Chcę ją zapisać. Podwodne wydobycie. To byłoby dobre. Ta właśnie, na dnie może coś być. Pod wodą przecież u nas może coś być, nie? Przecież. Okej, zaznaczam sobie ten teren. No przecież. No, premium jest potocznie dozwolone w Polsce, bo Mojang pozwala, ale regulamin pisze, że nie wolno. No. O, i kolejny szkielet. Ja, ile tych szkieletów? Czyżbyś QDBP miał rację? Bo ja tak lukam teraz pod tą wodę. Okej, widzę piranie. Spoko. Ty, pani. Ze mną? No chodź, no na solo. No co taka cinka jesteś? Ta cinka na mnie próbujesz się? A taka cinka w walce jesteś. O, kolejna, patrzcie jaka mądra. W wodzie będzie się domy. Ło, patrzcie, naprawdę to jest bycze.
Nice. Naprawdę nice. No nie, trzeba polukać te tereny koło nas. Bo może tam faktycznie coś jest. Ekstra. Jakieś surowce. Mamy Slate'a. O, sowa! Jaka fajna sówka! Myślę, nie da się jej oswoić. A ja się w wodzie muszę bronić, więc sorry. Sowa, zostajesz tutaj. Lukam, czy nie ma nigdzie tych surowców jeszcze pod wodą. No, ale zrobić taką podwodną... podwodne wydobycie. Life is strange and full of zasadzkas and kopas w dupas. Full of zasadzkas and kopas w dupas. Life is brutal at a propos. Nie, life is strange. Kto cię uczył pisać? Dobra. Jak daleko od domu jesteśmy? Już niedaleko. No i znowu call mamy. Oh, i sandstone. Nice. Cool. To już kolejna lokalizacja. Zaznaczamy. To jest fajna lokalizacja, trzeba przyznać. Trzeba uważać, żebyś to nam na głowę nie zaspał. I problem z piaskiem też by nie był. Aha, i teraz tylko trzeba iść w tym kierunku. Nice. Very nice. My mam jakoś się nie boję tych pirań teraz, jak mam te buffy. Dlaczego mam pracowników? Bo ja wiem. Patrz, teraz dwie. Już jedna nie daje rady, teraz koleżanki. O, trzy, tak. No i co jeszcze? Może rekin? Ty, może jednak nie by tego mówił, bo jednak ten rekin się pojawi. Dobra, może w kimę, panowie? Ja chciałbym wrócić cało do domu. O, sowa. Tą sowę sobie wezmę. Dziękować. Tą sówkę sobie wezmę. Tylko tak, trzeba wszamać trochę. Ale cówka. Nie uciekaj. Lecz da się taką usówkę oswoić. Jako fojno. Nioch, nioch, nioch. Idziemy do domku, pani sówku. Tylko faktem będę teraz troszkę wolniej szedł. Ale to nic, mamy sobie. A fajny teren będziemy mieć. Tam się skończy, nie ma w końcu sów. Zwolf. Dobra, wiecie co? Jednak sowa zostaje. Muszę zająć jednym typkiem. Direwolf. Zapraszam. Pani Direwolf na sola. Chodź, na solo chciałeś. Teraz byś uciekał? Teraz? Teraz byś uciekał? No chodź, Kuban, co ty jeden? Będziesz mnie tu atakował. O, jest i drugi kolega, a? Spóźniłeś się. Kolega, wsiła krew. O, nie zaczynać ze mną? No. Bydlaki. O, kolejne. Zapraszam, zapraszam, no chodź. No chodź. Hia, hia, hia. Patrzcie, teraz to są takie mocne, że uciekają. A wcześniej to dobitki pierwsze były. Sia, krew przeklęte, bydlaki.
Zostajesz czarodziejem? Okej. Okay. Jeden czarodziej, drugi szaman. Ojeju. To się rozwijacie, powiem wam szczerze, na tym live'ie dzisiaj. I to po byku. Ktoś jeszcze jakąś profesję chce przedstawić? Drwal jestem. O, patrzcie, uderz w stół, a nożyce się odezwą. No ja nie mogę. Okej, okay, tu jest byczy krater i są chyba jakieś surowce. Tak, trzeba tam zejść i oblukać te surowce. Co to jest? Do tego byłoby niedaleko nas. Te kratery się faktycznie przydają. To jest Casterite Sample, czyli mamy tutaj koper. Wstępnie powiedziane. Marble, limestone. Okej. Wow, jaka jama. O, grubo. Okej. Mamy sobie wyjście prowizoryczne. Nie chce mi się wspinać jedną drugą. Okej, już jestem. I ciśniemy teraz tam. Świeczki. Przepraszam bardzo, już nie była kastracja, tylko była wyżynka. To była słodka zemsta. Chciałem tak drobnie zauważyć. Jak się ze mną zaczyna, kiedy jestem nieuzbrojony, trzeba się liczyć z konsekwencjami, że kiedyś będę uzbrojony. A jak będę uzbrojony, to będę się mścił. Prosta matematyka. Patrzę, czy tam coś więcej nie ma. A chyba nie. Dobra. Lecimy do tereny Macia, zobaczymy, co on tam ma za surowce. To takie chęty do dzielenia się, to znaczy, że tego trochę ma. I tą drogę jeszcze tutaj trzeba jakoś będzie ładnie zrobić. Tak myślę, że jednak nie będzie zawijana, tylko będzie prosta droga. Ciśniem. Ta light, co to było? Nie to. Ta light, co to nie było? To był tin? O, jakieś tam unfamiliar dostałem. Ta light sample. Już starka, to wiesz co? Ja na pewno nie, bo ja jutro mam wyprawę całodniową. A wieczorem nie siadam już do kompa. A takie może być umowa. Ja mam azurite sample. Muszę sobie poczytać o tych surowcach. To jakie są azurite i talite. Dobra, zobaczmy naszą kuźnię. Jest jeszcze w budowie, ale już. O, panie. Panie. Podoba mi się to. Podoba mi się. Mnie się to podobać. Dobra. Rzucę to, co udało mi się zdobyć. A to jest reszta, spoko. Starvilla. Zobaczmy. Ja sobie tutaj będę musiał porządek zrobić. Naprawdę, jak będzie ten magazyn już dostępny, będzie piękny porządek. A póki co lecimy teraz do pana Macia. Zobaczmy, co on tam posiada. Czy się podzieli. Możesz się wypowiedzieć, tylko jest... Poczekaj. Muszę oblukać surowce. Możesz się wypowiedzieć. Tak, grałem wczoraj z QDBP. QDBP miał 15 minut na zebranie sił. Po czym zamiast mnie atakować, to siedział w domku. I skończyłeś tu nad facepalmie, czyli 10 atomówek na bazę. Tyle w temacie.
No wiadomo, że ja też miałem początki, ja też się musiałem tej gry nauczyć, więc to, że ja się pobawiłem, troszkę puściłem atomówki, no to jest tylko zabawa. Tam jakieś rytuały. Czarna magia. Blady. Blad, krwista. Krwisto. Panie Macio, powiedz mi, gdzie ty masz surowce? Chodź. Zobaczmy, co on tu ma. Kapaliska. I w sumie to nie jest na terenie twojej działki, jakby nie było. Więc w sumie. Do tych cię nie zaprowadzę, spokojnie. Tej drogi jeszcze nie skończyłeś. Nie ma dirtu. To do łuda, a nie dirt. Jaki tam dirt? Łuda trzeba. Co ci jest potrzebne? Tin czy co? Tin i kopry. Chcę ogólnie, wiesz, trzeba tutaj to poogarniać. Wow, tu jest zejście? Tak, to trzeba skopać, bo tu zaznaczyłem dopiero tylko. Aha, że tu jest, tak? Poczekaj. Mhm. Delight, aha, czyli 2, a to jest 5. Tak, dobra, to kopiemy tu i zobaczymy. Tylko radziłbym kopać, wiesz, tu i tu, żebyś jak tam było. Tak. Pamiętam. Nie kopiemy bezpośrednio pod sobą. Jedynie co, to mógłbyś mi tych drabinek przynieść. Bo w sumie o tym nie pomyślałem, że drabinki mogłyby się przynieść. Albo zrobimy po prostu wyłom. Tylko tak, ciekawe, ile mi kilofa starczy. Czyby naprawisz, przecież kober masz. A no przecież, bo to jest naprawa tutaj. A no widzicie, to jest fajne, bo można sobie naprawić. Ja nie pomyślałem. Taniu, stary człowiek nie myśli. To jest przecież tu naprawa funkcjonuje. Jak tam dalej? Dalej 2. Dalej kopiemy. Kopiemy i jakieś lochy kopaliśmy. Halo? Kto? Tu ktoś? Nie bardzo. Nie ma nikogo? Dobrze. Masz tam coś? No powiem ci, jestem na razie daleko. Daleko. Tu se zamuruję, żeby mi tu nic nie właziło. Na wszelki wypadek. Wiecie, jak to potrafię mopki nas pocisnąć. Zamurujemy. Tam to nic nie właziło. Kopiemy. Pewnie to jest na dużej głębokości, bo ta light występuje według tej książki. Bardzo, bardzo głęboko. Dlatego muszę sobie zrobić to, co sam muszę zrobić. Czyli to coś do mierzenia wysokości. To będzie okej. Okay. No ja to mam, zostawiłem. O, mam. Tealight. Tada! Patrzcie, jak piękny tealight. Więc ciśniemy. Pyk. Obcykamy. Ile tego tu jest? Sądzę, że dużo. Bo to akurat tak jak w tamtym świecie, co byliśmy. Jej! To pozbieramy sobie tego. Są to rudy takie dosyć spore. Pamiętacie, ile ironu miałem? Bo miałem kopalnię ironu. Kurczę, kopalnia ironu, taka piękna, cudowna. Straciliśmy tak. Smutek, słuchajcie. Ale zbieramy. Mój zamek. Już słyszę mopka? Będzie tu pewnie jakiś zębek i tam trąbi na nerwach. Ja tu trzeba będzie walnąć. A właśnie, trapdory, takie coś jak tutaj, jak trapdory już są? Mhm. Są. Jest, jak fajnie. W końcu będę mógł zrobić most zwodzony.
Pan to będzie moc zwodzona. Jedynie ten świat od tego naszego starego się różni tym, że tu nie ma grawitacji tak intensywnej, jak była poprzednio. I tutaj na tym, na tej sawannie, czy jak to można nazwać, jak coś, to są właśnie takie słupy. I to wiesz, to sygnalizuje, że tam są surowce. Jakie słupy? Takie słupy z kobli, mówię z dirtu. Aha, bo ty je takie pozaznaczałeś? Tak. Okej. Okay. To jeszcze potrzebować będziemy, skoro mamy tinówkę, to jeszcze koper. Dobra, mamy 34 rudy, na razie nam starczy. Teraz trzeba będzie fajnie jakieś wyjście zrobić. Ja tak zastanawiam, a kopmy pod kątem. Robimy tu w trybie schodów. Ani już prawie skończyłem później. Dobrze, bo ja właśnie surowce dorobię i będziemy tworzyć piec płótniczy. Bardzo mnie to cieszy. Mocno oświetlić. Wiem, mega ciemno teraz macie. Wybaczcie za to. Ja w sumie też jasno nie mam, zbyt nie mam. Pola wydałem, tak. Patyków też nie mam. Wybaczcie, już stąd wychodzimy. Mutny Pepe? Nie wiem, o co chodzi. Okej, okay, tyk, już prawie na powierzchni. Tak sądzę. No nie wiem, gdzie my jesteśmy tak naprawdę. Masakra. Ciemno. No dobra, skończyłem. No to idź spać. O! Jest Dirt. Dobrze świadczy, że już mamy Dirta. To znaczy, że jesteśmy blisko powierzchni. Światło! Jest! Uratowani! Zobaczmy, jak się daleko wykopaliśmy. O! Aha! Oko, może i tak. I tutaj mam oficjalne zejście do kopalni. Tym naszym cudem. Więc to trzeba zamurować. O, creeper. Nie. O, drugi. Nie będę. No, widzicie? Nie wypuścił nam nic. A to łobuz. Nie, teraz w takim razie gin. Na twarz. A, i tutaj. I tu co będzie? Co, gdzie, co? Nie, tu coś kopał. Tu mam węgiel. Okej, to już widzę. Słupy, tak? To jest, zastanawiałem się, skąd się te słupy podziały. Myślałem, że to jest jakieś naturalne. A tu nam Macio zaczął budować takie słupy. No to i fajnie. No i wiemy, że tu są surowce, nie? Tylko kopru trochę. Azurita. Czym jest azurita? Ja muszę przeczytać, co to jest azurita. Sam. To jest teraz kolum, hematite. Larger but deeper source of copper. Aha, no to co, kopiemy. Gineczka, to co?
Duże złoża, ale głęboko. Nie mam łopaty. No tak, bo wywaliłem łopatę zamiast ją naprawić, tak. Bo to stanie nic po prostu nie myśli, tak to jest. Jeszcze kieram, którą zapalam, nie wiem. Tak, tylko trzeba trochę będzie się kopać. Ale spoko. Już tu będzie coś, czuję, że już sporo, więc... Nie chcę mi się z grawlem bawić. Po prostu. Kopiemy. Jeszcze kopię. Dał brat, żebyś trochę pochodni porobił? Pochodni czy tych... ten torczów, nie? Torczów, to zwykłych pochodni minecraftowych. Okay. Naprawione, przetworzone. Kopiemy. Tak, znowu wiem, że ciemno. Semka już, to jest nieźle. Ja muszę zrobić ten wskaźnik pomiaru. Jak głęboko jesteśmy. Koniecznie. Do tego kopru trochę. Taniu 30 wystarczy? No tak wstępnie tak. Wstępnie sądzę, że spokojnie. Okej, okay, skręcamy tu. Koper. I jeszcze raz koper. A, nie ma tu nic. O, to widzicie. To się wkopaliśmy. Wiemy, a tu już nic nie ma. 8, 10. 10 i tutaj w tym miejscu. Cześć. Centralnie pod nami tu. Już blisko, nie? No tak. Fajnie by było. Trochę jesteśmy ukopani. Dziś w ZQQ. ZQ prezentuje Stone Game, coraz szybciej się rozwija. Stanowi coraz większe zagrożenie dla gatunku creeperów. Pospolitus Blumbus. O Jezu. Spoko, Zetku. I co, są? Koper jest, nie ma go. Jaką wysokość miał być? Nie tu, te książki. Ta. Napis z tymi barwy ten malachita azurcja od 12 do 44. Jak myślicie, jak głęboko jesteś? Dobre pytanie. Bardzo dobre pytanie. Tylko koper. Więcej. I właśnie go zdobyliśmy. Jest! Mamy koper. Słuchajcie, piękne złoża kopru. Okej. Okay, tak, jest i koper. 3.
4, 5, jest 20 sztuk, 6. Przyszłość wezmę sobie pochodnie, nie ma bata. Chyba coś tam mamy z Gniewego, musiałbyś podejść. Kill-off do naprawy. A nie. 10. 14. A, znowu się zwiesiło. Ach. Oj, QDPP, widzę stare klimaty odświeżasz. Tematy bajek się wam zaczęły. Spoko. O, wam będzie tak. Ja w takim razie wychodzę. Fajnie, bardzo sympatycznie. I jest. Mamy dzień. Zaciśniemy teraz do domku. Mamy zebrane wszystko, co trzeba było. W końcu będziemy mieć lepszą zbroję. Czy w ogóle będziemy mieć zbroję, bo nie mam żadnej. I to jest to, że ja nie bez zbroi się kręcę w okolicy. Jakie? Wiesz co? U mnie to jest rock. Elo melo. Ja lubię bardzo rocka, mi się rock podoba. Ten stary polski rock jest bardzo, naprawdę bardzo no, taki... I wow. To jest dla mnie. Tik tak. Ale oczywiście, jak leci coś w radiu, to też się słucha. Masakra. Folk, metal i rock. Metal okej. Okay. Powiem wam na przykład na Eurowizji teraz jak była, to bardzo mi się podobał ten utwór ten Duńczyków. To irlandzkie, nie irlandzkie, Boziu. Te wikingowe szanty. Jak bardzo mi się podobało. Ten klimat, to co zrobili, dla mnie to było wow. Daniu, masz trochę kamienia? Wiesz co, poczekaj, zaś coś pokażę. Jak dobrze to rozkminisz, będziesz miał dużo kamienia. Faktycznie ładnie to będzie wyglądać. Trzeba przyznać, gdzie jesteś. Widził, że kopię kamień. To chodź tutaj. Chodź. Proszę. Prasę. I prasę. Konrad Kaczorowski. Pozdrawiam cię serdecznie. Dzięki za suba. Teraz mamy tak, mój drogi. Mamy surowce. Teraz Almix Setup, czyli Bold Alloy Clean from Immersive Engineering to Create Bronze. I powiedz mi, gdzie mógłbym ten Alloy Cleana zrobić? Tutaj na zewnątrz. Tyle. Clean. A jest to takie coś? Clean? Alloy. Alloy kiln, Jezu, nie clean. Kiln. Kiln. Alloy kiln potrzebuje bryki. I red sand. Aniu, chodź spać. Nie, nie chodź. Masz opisał, żeby nie chodzić, to nie wchodź. Pile of red sand. A skąd red sanda wytrzasnę? Ktoś ma jakiś pomysł? Sand i bladem. O, to jest pomysł. A tu jest... aha. No to co, trzeba będzie w tym razie sanda i blad. Blad to jest krew, a krew da się z kersa. Tu jest krew, da się z
tego krew pozyskać. Gdzie masz te pierdołki? Tego? Palić? Melter. Z tego będzie się topić chyba. Chyba. Ja wiem, dobra, ale póki co, to teraz zobaczymy, czy to się będzie topić. Trzeba to podpalić. Czymś. Tak, charcoal może być. No i oczywiście odlewanie tego, czyli do zlewania. Tylko nie wiem, czy to dlatego też działa. A ja co chcę sobie zrobić, to jeszcze Lumbline. Może być sam sand? To zobaczymy. Lumbline to jest rock i bolt of string razy 2. I 8, 12, 16 stringów. Potrzebujemy. Najpierw oblukam, czy mam tu stringi. Jak nie, to sobie wezmę od zwierzaków. I z tego co widzę, to chyba nie mamy. To nożyczki, owieczki. I ktoś też. O, ale powiem wam, ten wóz coraz ciekawie wygląda. Prawda. Te zwierzaki nie, to trzeba zagrodę teraz kolejną rzecz zrobić, to trzeba rozdzielić te zwierzaki. Ja zrobiłem masakrę troszkę w momencie. Wszystko na kupie. I dobra. Wyszedłem stąd, jak fajnie. Te surowce trzeba by się pozbyć stąd. To. Można iść spać jak coś? Nie, teraz to nie ma potrzeby iść spać. Będzie tam potrzeba teraz parę rzeczy. Okej, czyli teraz tak. Sticky. Bierzemy stąd. To widział dziurę dziuba. Ale Marty, dzisiaj macie, ja nie mogę. Takie odświeżacie starodawne rzeczy. A się łezkę w oczku kręci. Zużyłeś wszystkie patyki? Nie. Jakie fajne. Jedna patyki. Nie wiem. Tu masz patyki, dobra. Styki. Single i string. Raz i dwa. To. Mamy 64, fajnie. Zrobimy tym. Raz i dwa. Gotowe. Teraz trzeba by to zrobić. Jeszcze kamienia brakuje. Serio? Nie brakuje? A jest. Mamy jedną kaszkę kamienia, żeby nie było. W sumie jest to fajne, że teraz możemy tym plusikiem już to robić. Okej, Plumy Device. Jesteśmy w wysokości Y78. Spoko. Ja oglądam tylko Rumcesa i Rexio Spot. Wiesz co, no w sumie Rumces, Rexio, teraz lecą te bajki na TVN ABC, jakbyś chciał. Ja na płytach mam Gumisie i Smurfy. Czasami lubię wracać do tych starych, polskich, fajnych, znaczy nie wiem, czy to akurat polskie produkcje, ale na pewno będąc w tym wieku, co wtedy byłem, nie zastanawiałem się, czy polskie, czy nie, aby tylko oglądać. Dobra. Mamy teraz kilna. Zobaczmy, czy ten kiln
Można ze zwykłego sanda. Się okaże zaraz. Mam wrażenie, że nie, ale to jest wrażenie. Ej. Kleju. Mamy jakiś klej jeszcze? Powinniśmy mieć. Tu mam 9 sztuk. To jest wszystko. Mhm. Ciemiężki pyk. Dawaj. Sandstone. Czyli sandstone. Limestone. Sandstone. A jedno wychodzi, tylko pytanie, czy naprawdę... Dobra, sand zamieniamy na sandstone, tak? A, faktycznie może być. Macie rację. Okej, to się zgadza, macie rację. 7 sztuk, no to trochę mało mamy. Nie widzę więcej. To co, idziemy jeszcze pokopać tego sanda, tylko najpierw co zrobimy? Cobblestone, masz coś tego kobla, co ci dałem jeszcze? Tak za 2 sztuki? Pisz, jak ci się podoba te ścianki, znaczy ta pylnia tylko. Pylnia fajnie, ale nie z tym. Jak jest to, to żeby nie było to, bo się zlewa. Nie chodzi mi o to, bo te i tak zburzę, ale chodzi o tą tylną. No, fajne. To wiesz co, jak wygląda? Teraz? Jak w drzwiczki do bramy podczas oblężenia. Tak, nie ma. Jest tanie, nie ma stanie. Jest to, to jest łopata. Okej. Jeszcze rzadko trochę sanda. A, do tego to służy wylewanie. Tu? Nie wiem do czego to służy. Miałem zbudować, to zbudowałem. Spaliłaś tę skórę i jest krew w środku, bodajże tego co się wydaje. Okej. Pozbierajmy ten piasek stąd. Sand, bo to jest sól. Tu mamy sanda. Teraz pyk tutaj. Sanda. Jakieś wejście. Już myślałem. Jakieś tajemne wejście. Tak, tak, tak. Osiem sztuk, tak? Daję dwa. Czy jeszcze 3 sztuki tego panda będzie można wrócić do domku.
Tak. Tak. Chłodzenie wodne, all in once. O czym mowa teraz? Elo melo, bo nie wiem. Chciałbyś mi dokładnie wytłumaczyć. Dobra, zaraz będzie ten kiln i chyba będziemy tym kilnem kończyć taką mam. Tak sądzę, tak patrząc po tym, ile już mamy. Zwłaszcza, że zaraz się niedziela zaczyna za całe godzinę i 5 minut. Trzeba też odpocząć trochę. Co tam? Zobaczymy. Tak. No i okej, kuźnia już ukończona. O, nie przepaliło się. Masz piecyki? Mam piecyki. To przepalamy kleja. Bryki. To jest. Jakie bryki robi. Area? Czekaj. Mills. Of Mills. Wróć. No. Na terakota. Klej przepalasz na terakotę. Terakotę dopiero wtedy możesz zamienić na bryki. A klej trzeba jeszcze do prasy wsadzić. Tak, jeszcze klej wsadzić do prasy. Jeju, ale to pogmatwane. Prawdę powiem wam, pogmatwane. Dobrze, prasę mamy. No i kleju trzeba więcej. A, do roboty. Tak w piecu normalnie się robi, tylko jakoś cudem nie mogłem tego zrobić. A, to można w Kingu zrobić, albo... A nie, no. Clay Kitting. Tak. W tym początkowym piecyku to się robi. Tak? A, w Pit Cleanie. Ale to niedużo schodzi z tym wtedy? A, bo ja wiem. Ale tam masz przerób 1 do 1, a tak to robisz 4 do 1. Ej, czy mi się wydaje, że znalazłem tę jedną komnatę? Wow, faza! Tajemna komnata. Pod naszym domem. No, prawie pod naszym domem. W tym jeziorku. No. Jakie faza! Tajna skryjówka. To wy o tym wiecie i ja. Nikomu nie mówcie. Zwłaszcza tamtym. To będę trzymał swoje skarby. Wiem, gdzie jest ta jaskinia. Gdzie? No gdzie? Gdzie? No, pod domem. Nie. Myślę, że nie. Na środku oceanu. Mhm. Jest coś takiego grewi widać, panie. Wiesz co? Nie. Wydaje ci się, że ty wiesz, gdzie to jest. Dobra, kopiemy klej. Tak. Jeszcze tu. Okej. Oj, koło domu mamy węgiel. Tak patrząc po wodzie. Ktoś był zainteresowany. Aniu. Tak? Powoli trzeba będzie kończyć zabawę. Wiem, już kończę. Już mam 62 kleju. Zrobimy tego kilna i... będzie wsio. Tylko tego kilna chcę. Bo jednak to już będzie coś oznaczało. No, spinaj się. O, rybka pod...
prąd płynie, no tego nie było jeszcze, nie? Prawie i o, udało się. O, creeper. Okej, okay, dobra. Zostawmy dzisiaj creeper już w spokoju. Widać, wszystko muszą się tak stresować i chowają się po jaskiniach. Jakie typki. Nie wiem, co ja tego nie przeskoczyłem. Dobra. Już w zwykłym piecu w tym tutaj się przepala? To nie wiem, jak się... No takim na ogniu. I tak, klej jeden do jednego, tak? Mhm. To już. Problem z głowy. To ile tego potrzebujemy? Struktury? A to nie tutaj. No dobra, macie rację. Jak zwykle. Macie rację. 2 na 2 na 2. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 8. I dostajemy z każdego craftingu 2. 2, 4. 2. 2 craftingi. 4 craftingi. Nie, to nie jest dużo. To nie jest dużo. Już mam 6. Jeszcze tylko 2 zostały. I 8. Ta-da! Ta-da! Chodźmy. Stawiamy. Statek. Gdzieś tutaj, tak? W tym miejscu. Tak, gdzie tam pod wiatę to rzucił. Okej, to stawmy to tu. Ładnie się prezentowało. I motek z immersywa? Nie mam. Hammer jest z immersywa. Copper ingoty potrzebujemy 2 sztuki. Skojarzę czas na copper ingoty. Szanam kopru. Ja mam koper, tylko trzeba by to... Chyba, że masz. Nie mam, ale to już kończy. Macio? Macio? Masz motek? O! Widzisz? O, mocny człowieczek. Ja. Tada! Trzymaj. Proszę, dziękować. I mamy. I możemy przetwarzyć. Jest. Dobra. To słuchajcie, nigdzie nie uciekajcie. W tym miejscu, o, w tym pięknym miejscu, jakby nie było. Słuchajcie, ogromnie wam dziękuję za to, że byliście, za to, że wytrwaliście do tak późnej godziny, a jednak jesteście ze mną. Dziękuję wam wszystkim. Zapraszam was oczywiście na kolejne odcinki z Seftech Ages Tunel Czasu. Zapraszam was do łapkowania, subskrypcji, do polecenia i koniecznie zaglądajcie na Twitch i zbierajcie łuski. Do zobaczenia, cześć, pa, pa. A. Nie Macio. Macio. Zasnął. Tak jest. To do zobaczenia. Cześć. Trzymajcie się.